Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na wykładzie, niestety tylko online ze względu na okoliczności, w jakich się znajdujemy. Bardzo dziękuję Viva Zdrowie za zaproszenie mnie do wygłoszenia tej pogadanki, wykładu. Ja ten wykład zatytułowałem Intensywna terapia kardiologiczna na talerzu. Dlaczego tak jest? To za chwileczkę się dowiecie. No mam nadzieję, że będę w stanie Was tymi treściami zainteresować, moim zdaniem są wartościowe. No cóż, chciałbym zacząć od tego, że jestem lekarzem, którego możecie spotkać w różnych okolicznościach. Możecie mnie spotkać w okolicznościach ostrego dyżuru kardiologicznego, gdzie wykonuję zabiegi, często w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, i to jest ta smutna minka, tam nie chcemy się spotykać. Możecie mnie również spotkać oczywiście w poradni, gdzie konsultuję pacjentów, ale ja bym życzył Wam, abyśmy się spotykali tylko i wyłącznie na takich edukacyjnych wykładach jak teraz, żebyśmy zwiększali swoją świadomość, swoją wiedzę. Także zachęcam Was jak najbardziej do profilaktyki i dzisiaj właśnie to będziemy w sposób świadomy robili. Zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jaki jest nasz stan świadomości zdrowotnej, stan naszej wiedzy o tym, co jest dla nas zdrowe i co nie. Oczywiście stan naszej świadomości jest w pewien, myślę, że świadomy sposób kreowany przez wszystkie informacje, które do nas docierają. Różnego rodzaju za pomocą mediów, internetu, gazety, telewizja, przekazy również z ust do ust kreują naszą opinię na temat tego, co jest dla nas zdrowe, a co nie. Chciałbym Wam pokazać przykład takiego kreowania medialnego opinii, tym razem skierowany w kierunku lekarzy. W lutym tego roku w Gazecie Lekarskiej, czyli czasopiśmie samorządu lekarskiego w Polsce, to jest takie czasopismo, które każdy lekarz dostanie do skrzynki na listy, dlatego że płaci składki na swój samorząd, czyli właściwie można powiedzieć, że treści, które w takiej gazecie się ukażą, będzie musiał przeczytać każdy lekarz w Polsce, albo przynajmniej rzucić na to okiem. W lutym ukazuje się artykuł, taki pseudonaukowy artykuł Wieprzowina, Nowe Fakty. Autorem tego artykułu jest lekarz medycyny. Wstęp pisze profesor SGGW z Warszawy i możemy tam przeczytać kilka faktów, zresztą bardzo wybiórczo i tendencyjnie wybranych na temat zdrowego wpływu jedzenia mięsa, polskiego mięsa wieprzowego. No, może być tylko lepiej prawdopodobnie, jeżeli tą wieprzowinę będziemy jedli. Ja do tego artykułu, ponieważ bardzo ta treść, ta tendencyjna treść mnie poruszyła, napisałem artykuł polemiczny, który zatytułowany UM Wieprzowiną w polskiego lekarza. Wysłałem ten artykuł do redakcji Gazety Lekarskiej. Uzyskałem oczywiście pewien dialog z redakcją Gazety Lekarskiej. Potwierdziłem, że była to płatna reklama sfinansowana z funduszy promocji mięsa wieprzowego. Była to akcja promocyjna, która nie tylko w Gazecie Lekarskiej trwała przez jesień i ostatnią zimę. Budżet takiej akcji promocyjnej to jest wiele milionów złotych na lokowanie tego typu treści w różnego rodzaju czasopismach, w internecie, w telewizji. W ten sposób, szanowni państwo, kształtuje się naszą opinię. Oczywiście kształtuje się ją po to, aby zgadzały się słupki sprzedaży poszczególnych produktów. Czy zdrowie konsumenta jest tutaj na pierwszym miejscu? No, ja śmiem wątpić. Natomiast w tym przypadku chodzi mi o to, że nie tylko państwo jako konsumenci są karmieni różnego rodzaju lokowaniem produktów, ale również tego typu stowarzyszenia producentów pracują nad utwierdzeniem w świadomości lekarza pewnych stereotypów i ten przekaz był kierowany do lekarzy, ponieważ później lekarze będą rozmawiali z wami jako z pacjentami i wam będą tłumaczyli, co jest dla was dobre, a co nie. Na pocieszenie chcę dodać, że Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia wykonuje bardzo dobrą robotę, coraz prężniej działa. Również podjęło dialog z redakcją Gazety Lekarskiej w sprawie treści tego artykułu Wieprzowina Nowe Fakty. Również zwracając uwagę na, no, co najmniej niestosowność
pokazywania takich treści w samorządowym czasopiśmie lekarzy. To jest przykład kształtowania świadomości lekarzy, ale również Was, mam nadzieję, nie jako pacjentów, ale po prostu ludzi. No właśnie, ale teraz już porozmawiajmy sobie o tych korzyściach. Gdzie te korzyści są? Ja wymieniłem tutaj na slajdzie, który jest wzięty bezpośrednio z roślinnych lekarzy, bardzo fajnej inicjatywy. Tutaj pozdrawiam Barta, pozdrawiam wszystkich lekarzy, którzy w tej działalności edukacyjnej biorą udział. Ja wymieniłem tutaj listę 20 schorzeń, dla których istnieją bardzo fajne dowody na to, że dieta roślinna bardzo korzystnie działa. Albo nie chorujemy na te schorzenia, nie zapadamy na nie, albo jeżeli chorujemy, to przebieg tych schorzeń jest o wiele łagodniejszy. Dzisiaj oczywiście nie damy rady wszystkich tych schorzeń omawiać, nie taki jest cel dzisiejszego wykładu, ale tylko po to, żeby Państwu pokazać. I to nie są oczywiście wszystkie choroby, jest to pierwsze 20 miejsc, tak zwane top 20. Tak naprawdę jeszcze mielibyśmy o czym rozmawiać na dalszych miejscach, więc tych korzyści będzie bardzo dużo. Dobrze, o korzyściach będzie, natomiast żeby zrozumieć, po co nam te korzyści są, musi być odpowiedni kontekst naszego codziennego życia. I ja pokażę Państwu kontekst dyżurowy lekarza kardiologa w Polsce na przykładzie dwóch przypadków pacjentów i są to przypadki z ostatnich dosłownie dwóch tygodni. Przypadek numer jeden będzie tym razem pan, będzie pierwszy, będzie Andrzej. Andrzej ma 49 lat, od dwóch lat nadciśnienie tętnicze, nie leczy się systematycznie z tego powodu, nie osiąga celów leczenia nadciśnienia tętniczego. Jest pacjentem otyłym, jest to otyłość brzuszna, ma wysoki bardzo cholesterol, ma zaburzenia tolerancji glukozy. No i Andrzej doświadcza silnego bólu w klatce piersiowej po raz pierwszy w życiu. W zapisie EKG widoczne są zmiany o typie niedokrwienia mięśnia sercowego. Zostaje w trybie pilnym przetransportowany do oddziału kardiologii, do pracowni hemodynamiki. Podejrzewany jest zawał. Wykonuje u niego koronarografię, w której są zmiany miażdżycowe, ale nie ma takich przewężeń w tętnicach wieńcowych, które my określamy jako istotne albo krytyczne. I kieruje tego pacjenta bezpośrednio po koronarografii do pracowni tomografii komputerowej, gdzie udokumentowane jest rozwarstwienie aorty. Aorta w odcinku piersiowym i brzusznym, cała długość, cały tułów tego pacjenta, ściana jest rozwarstwiona. Są to takie obrazy, jak tutaj widzicie, światło prawdziwe, światło rzekome, widoczne. Zagraża pęknięcie aorty, no i wtedy tego pacjenta najczęściej się już nie daje uratować. Pacjenta czeka bardzo ciężki zabieg naczyniowy, aby tą aortę naprawiać. Jest ryzyko bezpośrednie utraty życia albo trwałego inwalidztwa, więc ten pacjent się bardzo obawia w tej chwili o swoje życie. Przypadek numer dwa. Pani Janina. Pani Janina ma 66 lat, od roku, od kilkunastu w zasadzie miesięcy podaje nasilenie bólu w klatce piersiowej. Jest pacjentką, która leczy się z powodu otyłości, jest pacjentką otyłą, leczy się z powodu nadciśnienia tętniczego, ma zespół metaboliczny, wysoki cholesterol, zaburzenia tolerancji glukozy. Dostaje z tego powodu statynę, leki obniżające ciśnienie tętnicze, ma wykonane szereg badań, próbę wysiłkową na bieżni, po której została skierowana na tomografię tętnic wieńcowych. W tej tomografii okazało się, że jedna z tętnic jest prawdopodobnie zamknięta, co wywołuje oczywiście strach i stres u tej pacjentki. Dodatkowo pacjentka jest skierowana na badanie radioizotopowe, które pokazuje niewielkie niedokrwienie. No i kończy się to tym, że pacjentka jest skierowana do szpitala celem wykonania koronarografii. Ja taką koronarografię wykonuję, no i to nie jest tej pacjentki obrazek, ale bardzo podobny. Ta pacjentka miała gładkie naczynia, gładkie tętnice wieńcowe i nie miała żadnego zwężenia w tętnicach wieńcowych. I pytanie, co teraz? Prawie 2 lata diagnostyki, pacjentka ma jakieś dolegliwości,
ale jest jakby w punkcie wyjścia. Wykonała bardzo wiele badań diagnostycznych, jest zestresowana, ponieważ ma dolegliwości, przyjmuje jakieś leki, one nie pomagają. Jakie jest rozwiązanie i ile takich historii możemy jeszcze Państwu opowiedzieć? Zastanówmy się, jak wyglądają różnice kobieta versus mężczyzna. Przede wszystkim jest to wiek pierwszych objawów. Andrzej ma 49 lat, ta pacjentka ma 66 lat. Średnio u mężczyzn przynajmniej 10 lat wcześniej występują objawy chorób serca i naczyń. I jeżeli sobie tak uzmysłowicie Państwo, to zwykle to jest te 10 lat średniej długości życia. Kobiety żyją o tyle dłużej, ponieważ do czasu menopauzy mają jeszcze dodatkową ochronę hormonalną. Problemy kardiologiczne, naczyniowe występują u kobiet troszeczkę później. Natomiast jeszcze podstawowa różnica jest taka, co ze swoimi objawami robi kobieta. Zobaczcie, ilu lekarzy odwiedziła pani Janina, ile miała wykonanych badań diagnostycznych, czyli tak naprawdę stara się dbać o siebie. No, nasz pan Andrzej był raz u lekarza, dostał leki, których nie przyjmował. Także mężczyźni zupełnie inaczej się leczą, jeżeli tak w ogóle można powiedzieć, dlatego jeszcze o jakby planach dotyczących poprawy sytuacji mężczyzn na samym końcu będę kilka słów mówił. Elementy wspólne jednak mamy w tych historiach. Zobaczcie Państwo, że oboje pacjentów ma zaburzenia metaboliczne. Są to pacjenci, którzy mają nieprawidłową masę ciała, mają nadciśnienie, mają zaburzenia cholesterolowe, mają zaburzenia tolerancji glukozy. Tak można powiedzieć, że są to pacjenci z zespołem kardiometabolicznym. Można powiedzieć, że to są na pewno pacjenci z dysfunkcją śródbłonka naczyniowego, o którym jeszcze będę mówił. No i każdy z tych pacjentów jednak zetknął się ze służbą zdrowia w jakiś sposób. Więc elementy wspólne są takie, że pacjenci mają zaordynowane, mają przepisane jakieś leki. Pani Janina przyjmuje to leczenie, pan Andrzej do tej pory przynajmniej nie za bardzo był skory, żeby przyjmować leki. Natomiast oboje nie dostają skutecznej porady dotyczącej modyfikacji stylu życia. Nie mają ani wiedzy, jaki styl życia, co powinni robić, żeby minimalizować ryzyko swoich schorzeń i objawów tych chorób. I nie mają też motywacji, bo jeżeli nie mają wiedzy, świadomości, no to nie będą mieli motywacji, to jest jakby naturalne. I to jest, szanowni Państwo, nasza codzienność jakby leczenia pacjentów jedynie farmakologicznie. No więc możemy sobie zadać pytanie, czy nasi pacjenci dostają pełną informację na temat wszystkich opcji ich leczenia i na temat tego, co rzeczywiście może być skuteczne w ich sytuacji. W mojej opinii niestety z wielu różnych względów nie dostają takiej pełnej informacji, a to niedobrze. Natomiast Państwo na pewno nie są statystycznymi Polakami i pacjentami, ponieważ jesteście tutaj, jeżeli słuchacie tego wykładu, to znaczy, że no, bardziej niż statystyczni Polacy interesujecie się własnym zdrowiem i chcecie się edukować i zwiększać swojej świadomości poziom. No więc właśnie, zastanówmy się w takim razie, co możemy i dlaczego możemy pewne rzeczy uzyskać. Podstawową sprawą jest to, że powinniśmy skłaniać się do tego, aby modyfikować swoje nawyki. Wiemy, że jest bardzo dużo złych nawyków, które odnoszą się do tego, co jemy, do naszej codziennej diety. Są różnego rodzaju używki, palenie papierosów, mamy tutaj napoje alkoholowe, są inne używki. Oczywiście nasza dieta jest często nieprawidłowa, ale również zbyt mało się ruszamy, za mało jesteśmy aktywni fizycznie. Te nawyki trzeba modyfikować. Jeżeli przejdziemy do tego nawet, co stanowi naszą nagrodę, na przykład chcemy sobie zrobić jakiś deser, czyli często jest w polskich rodzinach tak, że na przykład w weekend jest pieczone ciasto. Zastanówmy się, z czego się to ciasto składa. Najczęściej z rafinowanej, oczyszczonej mąki, wbijamy tam kilka jajek, wrzucamy pół kostki masła albo margaryny.
Oczywiście dosypujemy cukru i mamy pyszne ciasto, które oczywiście dla naszego serca, dla naszych naczyń metabolicznie stanowi jakiś rodzaj katastrofy. Ale to jest coś, to jest ta nasza dietetyczna nagroda, to jest ciasto, to jest placek. Goście przychodzą, kroimy placek. Musimy sobie zdawać sprawę, jak bardzo zakorzenione te nawyki są w naszej kulturze. Zastanówmy się, jeżeli weźmiemy pod uwagę tą właśnie modyfikację naszych nawyków i podstawowe filary tego zdrowego stylu życia, no to na pewno warto by było nie palić papierosów, warto by było mieć właściwą dietę, bez względu na to w tej chwili, co ona oznacza, ale jakąś zdrową. Warto by było normalizować masę ciała, to jest trzeci czynnik, no i warto by było troszeczkę się ruszać, tak? Mieć aktywność fizyczną. I zobaczcie, szanowni Państwo, że te cztery czynniki, te cztery składowe zdrowego stylu życia, to jedynie 4%, cztery składniki i jedynie 4% naszej populacji spełnia jednocześnie te cztery warunki, że jedzą właściwie, mają masę ciała właściwą, ruszają się, nie palą papierosów. Tak źle i obiektywnie wygląda nasza sytuacja w chwili obecnej. Zamiast zmieniać swoje nawyki, co jest trudne, bo przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, w ten sposób nawet mówimy, to część ludzi stara się iść na skróty i mamy rynek obietnic. Mamy rynek obietnic, między innymi takimi nowoczesnymi obietnicami są całe półki w aptekach i nawet w sklepach różnych z różnego rodzaju suplementami. To jest EKG wycięte z monitorowania holterowskiego jednego z pacjentów, który postanowił się odchudzić, pomagając sobie specjalnym suplementem. Ten suplement nazywał się antyoksydacyn forte i no, zredukował swoją masę ciała w momencie, w którym się spotkał ze mną, już o 8 kg. Natomiast od kilku dni zaczął czuć się dziwnie, taki odczuwał niepokój. Wykonaliśmy EKG, no i monitorowanie holterowskie, bo to EKG było nieprawidłowe. Okazało się, że ten pacjent miał mnóstwo zaburzeń rytmu serca i zaburzeń przewodzenia. I gdybyśmy nie doszli do tego, że stosował suplement, to prawdopodobnie pacjent mógłby być skierowany na zabieg implantacji kardiostymulatora. A okazało się, że 1 do 2 dni po odstawieniu suplementu wszystkie te zaburzenia rytmu się wycofały i były spowodowane właśnie składnikami tego suplementu. My napisaliśmy nawet do producenta i do Urzędu Rejestracji i Monitorowania Działań Niepożądanych Leków, no ale nie są to leki, są to suplementy. My nie uzyskaliśmy na nasze formularze wysłane żadnej odpowiedzi zwrotnej, więc przestrzegam przed bezkrytycznym używaniem suplementów, ponieważ to jest troszeczkę jakby kupowanie kota w worku. Dobrze. Więc kiedy powinniśmy te swoje nawyki zmienić? No, chyba jak najszybciej, ponieważ my mamy pewien problem. On polega na tym, że nie potrafimy przewidzieć, kiedy nasz pacjent dostanie zawał. Nasi pacjenci oczekują tego, że my powiemy, że są bezpieczni, natomiast lekarz do końca nie potrafi tego określić. My określamy prawdopodobieństwo. U niektórych wiemy, że ten zawał jest bardziej prawdopodobny, u innych mniej, natomiast do końca nie potrafimy określić precyzyjnie tego momentu, więc warto modyfikować swój styl życia jak najszybciej, żeby po prostu nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. No właśnie, i to ryzyko staramy się określać u naszych pacjentów. Wiemy, że ono może być różne w zależności od płci, wieku, tego, czy palimy, jakie mamy choroby współistniejące, ile ważymy, jakie mamy stężenie cholesterolu. Natomiast jeżeli to wszystko nawet określimy, to i tak pozostaje 50%, które nazywa się tak zwanym ryzykiem rezydualnym. Bardzo często nie jesteśmy w stanie dostarczyć większej ilości informacji, czyli wiemy jakby połowę. Jeżeli chodzi o te klasyczne czynniki ryzyka, to pokazuję taką przykładową kartę PolSCOR,
czyli taką kartę do oceny ryzyka kardiologicznego. Wprowadziłem swoje dane, każdy z Państwa może wprowadzić swoje. Są takie kalkulatory PolSCore, możecie sobie wygooglować. Moje ryzyko wynosi 1%, że dostanę zawału w najbliższych 10 latach. No ja się z tego cieszę. Natomiast są zawsze jeszcze liczne czynniki dodatkowe, które stanowią tak zwane ryzyko rezydualne. Jakie to są czynniki? No między innymi geny, jakie mamy. Jedni mają lepsze, pacjenci mówią inni gorsze. Jest taka lipoproteina A, czyli taki lepki cholesterol, jak to mówią w Stanach Zjednoczonych. Ten akurat, ta lipoproteina, jej stężenie nie jest bardzo zależne od tego, co jemy. Raczej jest uwarunkowane genetycznie. Wystarczy raz w życiu oznaczyć sobie lipoproteinę A, ale zwykle rutynowo tego nie robimy. Możemy oznaczyć homocysteinę, możemy oznaczyć trimetyloaminem, ale mało dostępne jest to oznaczenie. Możemy oznaczyć inne, NEW5GC, taki nowy marker zwiększonego ryzyka schorzeń serca i naczyń. Ale z drugiej strony ważne są stres, emocje, ważne są czynniki społeczne, jak żyjemy w grupie ludzi, ważny jest typ osobowości. Mówi się, że ludzie nerwowi bardzo dużo częściej zapadają na choroby serca. Są badania, które pokazują, że zachowania altruistyczne ludzi mają wpływ na ich ryzyko. Oczywiście redukują ryzyko kardiologiczne, więc to jest wszystko ryzyko rezydualne. Chodzi mi o to i mówię to po to, aby Państwo zrozumieli, że nie wszystko da się zmierzyć i nie na wszystko będziecie w stanie się przebadać. Także ci ludzie, którzy się badają, nie modyfikują swojego stylu życia, jednak cały czas są pacjentami zagrożonymi. Mówi się, że gram prewencji jest wart więcej niż kilogram interwencji i ja pod takim zdaniem, pod taką opinią podpisuję się obiema rękami. Więc warto zapobiegać, ponieważ nic nie jest tak doskonałe jak ten zestaw, w jaki jesteśmy naturalnie wyposażeni. Wszystkie nasze zabiegi, interwencje to jest jakby poprawianie natury, protezowanie jej i nigdy nie będzie to tak doskonałe. I są to jakby, myślę, twierdzenia, które nie powinny budzić żadnych wątpliwości, ponieważ my jesteśmy teraz, zachłysnęliśmy się całą cywilizacją, mamy wielkie koncerny farmaceutyczne, staramy się dostarczać bardzo nowoczesnych rozwiązań, natomiast pewne rzeczy jednak z perspektywy setek lat bardzo niewiele się zmieniają i ja tutaj pokazuję Wam dwa krzesła. One na pierwszy rzut oka przecież niewiele się różnią. Mają cztery nogi, miejsce do siedzenia, oparcie. Jedno z nich zostało wykonane, nie wiem, 1000, a może i więcej lat przed narodzeniem Chrystusa, a drugie jest współczesne, czyli jakby niewiele w sprawie krzesła przez te setki, jeżeli nie tysiące lat się zmieniło. A pod tym zdjęciem jest cytat. Jest to cytat oczywiście z Hipokratesa. Niech pożywienie będzie Twoim lekiem. No i właśnie dzisiaj na ten temat tej intensywnej terapii na talerzu będziemy sobie mówili. My wiemy w tej chwili, że zmiana diety jest najsilniejszą pojedynczą interwencją, która może zmienić nasz zdrowotny los. Ja mam pacjentów takich, którzy decydują się na przykład zabiegać swój problem. Nie zmieniają diety, ale oni będą biegać, jeździć na rowerze i to będzie ich główna zmiana ich nawyków, tak? Natomiast no niestety, jeżeli się wrzuca słabe paliwo, to trudno jeszcze poganiać swój organizm do intensywnego wysiłku. Także ja zachęcam, żeby to wszystko robić oczywiście, ale żeby zawsze myśleć o tym, żeby ta dieta była zdrowa i odżywcza. Jeżeli mówimy o cholesterolu, to mamy oczywiście bardzo wiele opinii, bardzo olbrzymie szumy informacyjne, natomiast korelacja stężenia cholesterolu z ryzykiem śmierci z powodu choroby serca albo naczyń jest dla kardiologów oczywista. I my wiemy, zobaczcie Państwo, jak rośnie to ryzyko wraz z narastaniem stężenia cholesterolu.
to nie budzi niczyich wątpliwości. Oczywiście będziemy mogli sobie dyskutować, w jaki sposób my możemy doradzić pacjentowi, żeby ten cholesterol obniżyć, i nie zawsze muszą to być oczywiście preparaty farmakologiczne, ale sam fakt, że za dużo cholesterolu to nie jest dla nas dobrze, no nie budzi żadnych wątpliwości. Z drugiej strony wiemy, że jeżeli uda nam się u pacjenta uzyskać niski poziom na przykład tego złego cholesterolu, na przykład poniżej 75 mg na decylitr, to jesteśmy w stanie zaobserwować, że procesy miażdżycowe zwalniają, a nawet zatrzymujemy postęp procesu miażdżycowego, więc warto o tym pamiętać i warto dążyć do tego, aby ten cholesterol, zwłaszcza ten zły, trzymać na niskim poziomie. Oprócz cholesterolu bardzo ważne jest to, jak funkcjonują nasze naczynia, i my wiemy, że możemy zmierzyć sobie funkcję naszych naczyń pewnymi metodami naukowymi. W tym wszystkim zależy nam na tym, aby zobaczyć, czy nasze naczynia mają właściwą motorykę. One powinny potrafić się dobrze rozkurczać. I dowiecie się za chwilę, że niewłaściwa dieta bardzo zaburza rozkurcz naszych naczyń, i ta dysfunkcja śródbłonka, bo o tym właśnie będziemy mówić, jest główną przyczyną nadciśnienia typu pierwotnego, czyli tego nadciśnienia, które dotyczy 90% wszystkich pacjentów z nadciśnieniem. Jest to nadciśnienie pierwotne. W Polsce około 9 milionów ludzi według raportu z 2019 roku spełnia kryteria nadciśnienia pierwotnego. U większości z nich mamy do czynienia z dysfunkcją śródbłonka naczyniowego, czyli nasze naczynia zapomniały, jak się właściwie mają rozkurczać. No i właśnie, mamy to nadciśnienie tętnicze, więc jak możemy to wpłynąć na to ciśnienie tętnicze, stosując odpowiednią dietę? To jest bardzo wdzięczny temat, akurat dlatego, że dieta roślinna w nadciśnieniu tętniczym, zwłaszcza nieprzetworzona dieta roślinna, jest najskuteczniejszym schematem dietetycznym do normalizacji, do obniżenia ciśnienia tętniczego. Wiemy to z bardzo wielu badań, także ja prowadzę swoich pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Staram się ich namawiać na nieprzetworzoną dietę roślinną i po kilku tygodniach naprawdę mamy już bardzo fajne wyniki. No właśnie, ale co to jest to nadciśnienie? I my wiemy, że wytyczne w Stanach Zjednoczonych zaostrzyły kryteria i teraz nadciśnienie rozpoznaje się od 130 na 80. Często pacjenci mówią, że ci lekarze to powariowali, bo ciągle obniżają progi i wartości do rozpoznania pewnych chorób i zrobią z nas wszystkich chorych. Ale tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, gdzie pojawia się ryzyko i gdzie to ryzyko dla pacjenta się zwiększa. A ja nawet mogę nie patrzeć na tą wartość 130 na 80. Ja pacjentowi to, co mam do powiedzenia, to jest to, że ryzyko, że nasz układ sercowo-naczyniowy będzie się szybciej starzał, będzie się szybciej zużywał, powoli, mikroskopijnie co prawda, ale narasta już powyżej wartości 115 na 70. A czy to będzie 120 na 80, czy 125, 130, to po prostu jest dalej od wartości optymalnej. Wartościami, do których powinniśmy dążyć i na których każdemu z Państwa powinno zależeć, to jest wartość 115 na 70, bo wtedy nasze serce i nasze naczynia czują się w takich warunkach najlepiej. Obecne wytyczne. No my mamy jakieś wytyczne, których powinniśmy przestrzegać, do których powinniśmy pacjentów przekonywać. Natomiast okazuje się, że jeżeli wytyczne dotyczące diety u pacjentów ze schorzeniami serca i naczyń przewidują redukcję kalorii z tłuszczy poniżej 30%, to z bardzo wielu badań my wiemy, że to jest zbyt mała redukcja tłuszczy w diecie. I tak jak wykazał to na przykład Brown, Ornish albo Blankenhorn, ci pacjenci się bardzo starają, zmieniają swoją dietę, i to dobrze, ponieważ wcześniej zwykle ta dieta była jeszcze gorsza niż te 30% tłuszczy, kalorii z tłuszczy w diecie. Czyli mamy obraz tych starających się pacjentów i to nie jest ich wina, ponieważ oni dostali takie zalecenia.
Pomimo tego jednak zwykle procesy miażdżycowe postępują. Więc co mamy lepszego od tego, co jest w wytycznych? Otóż mamy badania, które właśnie w kilku słowach będę Państwu chciał przedstawić, które pokazują, że my jesteśmy w stanie zatrzymać proces miażdżycowy praktycznie, jeżeli pacjent będzie przestrzegał zaleceń. W 1990 roku ukazują się wyniki badania Lifestyle Heart Trial. Jest to badanie przeprowadzone, głównym badaczem był Dean Ornish, orędownik diety roślinnej. Szanowni Państwo, mamy dwie grupy pacjentów. Jedną uczymy, jak mają przestrzegać zaleceń diety roślinnej. Druga grupa jest elegancko, można powiedzieć, leczona zgodnie z wytycznymi kardiologów towarzystw kardiologicznych. Dostają wszystkie standardowe zalecenia, wszystkie grupy leków, jakie w danym czasie są uważane za optymalne leczenie ich choroby. No cóż, po miesiącu prowadzenia tych pacjentów okazuje się, że nasilenie dolegliwości bólowych, bo to są wszystko pacjenci z chorobą wieńcową, po miesiącu już nasilenie dolegliwości bólowych w klatce piersiowej tych pacjentów zmniejsza się o 91%. Oczywiście mówię o grupie pacjentów na nieprzetworzonej diecie roślinnej. Po roku czasu w badaniach scyntygraficznych, w badaniach radioizotopowych obserwowana jest 82% poprawa ukrwienia mięśnia sercowego. Co więcej, pacjenci bardzo dobrze przestrzegają zaleceń i nie jest to dla nich specjalnie trudne. Tak więc można powiedzieć, że zatrzymuje się postęp procesu miażdżycowego. I właśnie to zatrzymanie i poprawa ukrwienia wygląda na badaniach perfuzji ukrwienia mięśnia sercowego właśnie w taki sposób. Mamy dwa panele. Panel lewy pokazuje nam, że tutaj mamy troszeczkę pomarańczowego koloru, ale tutaj mamy kolor zielony. Nie mamy takiej podkówki jak na panelu prawym, czyli tu mamy niedokrwienie mięśnia sercowego, dlatego mamy takie smutną buźkę. Na prawym panelu mamy dużo więcej koloru pomarańczowego, jest to prawidłowe ukrwienie mięśnia sercowego. Te badania były od siebie oddalone o 4 tygodnie od włączenia diety, przed włączeniem diety i po 4 tygodniach nieprzetworzonej diety roślinnej zaobserwowano taką poprawę ukrwienia mięśnia sercowego, przy czym nie wszczepiono żadnych dodatkowych stentów i nie otwierano klatki piersiowej, aby wszywać temu pacjentowi bypassy. Czy Państwa przekonują takie obrazy? No mnie bardzo. I dlatego chcę Wam pokazać dwa scenariusze pacjentów typowych z grupy Dina Ornisza z tego badania. Jest to pacjent numer jeden, jest to pacjent, który jest w grupie nieprzetworzonej diety roślinnej. On wchodząc do badania miał 320 mg na decylitr cholesterolu. Po określonym czasie na tej diecie stężenie tego cholesterolu spada do 250. Pacjent czuje się dużo lepiej, nie ma praktycznie dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, pomimo tego, że 250 cholesterolu to wciąż nie jest norma, ale jego badania ukrwienia mięśnia sercowego się poprawiają. Tymczasem mamy scenariusz numer 2, tym razem pacjent z grupy kontrolnej. Przed wejściem do badania ma cholesterolu 250, czyli tyle, co tamten poprzedni pacjent miał po roku na diecie roślinnej, ale tutaj za pomocą prawdopodobnie leków stężenie tego cholesterolu po kilku miesiącach spada do 172. Ja dodam, że w tej chwili leczymy jeszcze bardziej agresywnie, obniżamy cholesterol niż to było w latach 90. XX wieku. Niestety klinicznie u tego pacjenta obserwowane jest nasilenie dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, i ten pacjent ma wykonywaną kontrolną koronarografię, gdzie lokalizowane jest kolejne zwężenie tętnicy wieńcowej. Pacjent ma wszczepiony następny stent. Więc chcę Państwu pokazać różnicę, że nie tylko od poziomu cholesterolu zależą losy pacjenta, ale od bardzo wielu innych czynników. Wnioski z badania Dina Ornisza są takie, że im ściślej pacjent przestrzegał zaleceń nieprzetworzonej diety roślinnej, tym miał mniej objawów i był bardziej stabilny. Obserwacja wieloletnia. Po 5 latach
pacjenci w grupie nieprzetworzonej diety roślinnej wciąż mają 8% poprawę ukrwienia mięśnia sercowego w stosunku do momentu, w którym wchodzili do badania. Pacjenci w grupie kontrolnej, leczeni klasycznie przez kardiologów, zgodnie z wytycznymi, mają po 5 latach 28% pogorszenie ukrwienia mięśnia sercowego. Czyli wnioski są takie, że to najsilniej o tym, jaki będzie Państwa los, decyduje nie Państwa wiek czy geny, ale modyfikacja stylu życia. Dodatkowo należy nadmienić, że pacjenci, którzy byli w grupie nieprzetworzonej diety roślinnej, byli bezpieczni również pod względem konieczności wykonywania kolejnych zabiegów operacyjnych. Po prostu ich nie notowano, dopóki przestrzegali zaleceń tej diety. Wyniki badania Dina Ornisha, można powiedzieć, w pewien sposób powtórzył, zmultiplikował Caldwell Esselstyn. Tu przedstawiam Państwu wykres wyników badania Treat the Cause, czyli pacjenci wysokiego ryzyka z rozpoznaną chorobą wieńcową. Oczywiście są przestawiani na nieprzetworzoną dietę roślinną. Jeżeli przestrzegają tych zaleceń, to w ciągu bodajże 3,5 roku obserwacji tylko jeden pacjent miał objawy zaostrzenia choroby. To było bodajże przejściowe niedokrwienie mózgu, więc częstość nawrotów dolegliwości wynosiła 0,6%. 10% to byli wszyscy pacjenci, łącznie z tymi pacjentami, którzy mieli już przed wejściem do badania zlecone badania i badania inwazyjne i mieli wszczepione stenty, dlatego że już wcześniej to było zaplanowane. I te wyniki Caldwella Esselstyna są porównane z badaniami Lyon, Courage i Natural History of Atherosclerosis. To są badania, znakomite badania dla pacjentów z chorobą wieńcową. Badanie Lyon dotyczy zastosowania diety śródziemnomorskiej. Państwo na pewno wiedzą, że ona jest postulowana jako bardzo wskazana u pacjentów z chorobą wieńcową. To tutaj na diecie śródziemnomorskiej mamy ryzyko 24% nawrotu dolegliwości albo nasilenia dolegliwości wieńcowych. Na nieprzetworzonej diecie roślinnej no, te wskaźniki są dużo bardziej korzystne. Ta różnica jest, myślę, że również dla Państwa bardzo, bardzo widoczna. Dlaczego tak się dzieje, że ta nieprzetworzona dieta roślinna jest tak korzystna? Tak intensywnie, nawiązując do tytułu, normalizuje nam czynność serca i naczyń naszych pacjentów. Otóż jest to zależne od kilku czynników. Ja będę chciał się skupiać na czterech takich czynnikach, ponieważ mamy zwężenia. Pytanie jest takie, pacjenci i Państwo mogą mnie zapytać, czy jeżeli przejdziemy na nieprzetworzoną dietę roślinną, to nasze zwężenia znikną? No oczywiście, że nie znikną. Natomiast musimy zwrócić uwagę, że u części pacjentów mamy do czynienia z tak zwanymi miękkimi blaszkami miażdżycowymi i u około 20-22% pacjentów zaobserwowano zmniejszenie objętości blaszek miażdżycowych, czyli jakby cofanie się zwężeń, około, przypominam, 20%, i to dotyczy głównie tych miękkich blaszek miażdżycowych. Jeżeli mamy pacjentów, którzy mają bardzo twarde, zwapniałe, stare zmiany miażdżycowe, to oczywiście nawet można jakby z przymrużeniem oka powiedzieć, że jeżeli byśmy kazali im jedynie jeść pietruszkę i medytować, to i tak te zwężenia by się nie zmniejszyły, ponieważ to już są twarde, porcelanowe jakby tętnice. Natomiast nawet jeżeli nie zmniejsza się stopień zwężenia, to mamy jeszcze inne czynniki. Mamy poprawę parametrów przepływu krwi. Mamy takie parametry, na przykład jak lepkość krwi. Możecie sobie wyobrazić, czy nasza krew przepływa przez nasze naczynia, czyli takie rurki, jak woda, czy bardziej przesuwa się jak olej albo jakaś gęsta ciecz. I tak jak to wykazano w bardzo fajnym doświadczeniu w filmie The Game Changers, też polecam obejrzenie tego filmu, jest w Polsce na platformie Netflix dostępny, film The Game Changers. To, co zjecie nawet kilka godzin wcześniej, będzie wpływało na zmianę parametrów przepływu krwi w naszych naczyniach. Tam były podawane posiłki wysokotłuszczowe i to
zmieni już w ciągu kilku godzin charakterystykę przepływu w naszych naczyniach. Nie trzeba czekać kilka miesięcy. To, co zjecie na przykład przy tłustym grillu, albo jeżeli kupicie sobie dużego szejka w jednym z fast foodowych lokali, to po godzinie, po dwóch godzinach spowoduje, że wasza krew zwyczajnie będzie się wolniej i bardziej opornie przesuwała w naszych naczyniach. Myślę, że to ciekawa dla Państwa informacja. Oprócz tego mamy ściany naczynia, czyli trzeci element. Nasze naczynia mogą się bardzo kurczyć, słabo rozkurczać. Mówiliśmy o tych zaburzeniach funkcji śródbłonka naczyniowego, czyli to już jest trzecia część, od której, trzeci czynnik, od których zależy przepływ w naszych naczyniach. Wreszcie mamy czwarty czynnik, którym jest aktywność płytek krwi. One mogą się sklejać, one mogą agregować i one mogą tworzyć w naszych naczyniach skrzepliny, też zaburzając przepływ krwi, powodując niedokrwienie. Czyli zobaczcie, ile jest tych mechanizmów i dlaczego ten pierwszy pacjent, pomimo tego, że miał gorszy cholesterol, lepiej sobie radził od drugiego pacjenta w grupie kontroli. No zatem kilka słów na temat tego śródbłonka naczyniowego. Już mówiłem, że on jest bardzo ważny. Dlaczego on jest ważny? Dlatego, że wszyscy wiecie, czym jest tarczyca. Tarczyca to jest gruczoł, który produkuje hormony, które mają wpływ na cały nasz organizm. Śródbłonek naczyniowy można powiedzieć, że też jest gruczołem, tylko że jest rozsiany po całym organizmie. Jest to jedna warstwa komórek, która wyściela każde wasze naczynie, czyli wszędzie jest śródbłonek naczyniowy i cała jego powierzchnia wydziela substancje, które regulują przepływ krwi w naszym organizmie. Jeżeli śródbłonek działa nieprawidłowo, nasze naczynia działają nieprawidłowo i to skutkuje takimi problemami jak nadciśnienie tętnicze, jak miażdżyca, jak niedokrwienie, jak łatwiejsze tworzenie się zakrzepów w naszych naczyniach. Czyli pamiętajmy, że właściwa funkcja śródbłonka to jest coś, na czym powinno nam bardzo zależeć. No właśnie, jeżeli śródbłonek działa nieprawidłowo, a dieta ma na to wpływ, to zastanówmy się, jaka dieta będzie bardziej korzystna dla śródbłonka naczyniowego, a która dieta będzie wręcz szkodziła mu. I pod tym względem roślinna dieta, nieprzetworzona kuchnia roślinna czy dieta roślinna jest najlepsza dla naszego śródbłonka naczyniowego. Typowa dieta no, nie pomaga mu za bardzo, natomiast zwróćcie uwagę, że na drugim biegunie jest dieta Atkinsa, czyli dieta wysokotłuszczowa. W Polsce jest to swego czasu modna dieta Kwaśniewskiego. No to z punktu widzenia funkcjonowania śródbłonka naczyniowego ten schemat dietetyczny jest dla śródbłonka najgorszy. Nieprzetworzona dieta roślinna zatem najskuteczniej przywraca funkcję śródbłonka, która wcześniej jest zaburzona. Jest to o tyle ciekawe, że jest to bardzo wdzięczne. Jeżeli pracujemy z naszymi pacjentami, to można powiedzieć, że jeżeli oni włączają właściwą dietę, to śródbłonek naczyniowy jest strukturą, która się szybko regeneruje i pacjenci widzą szybko poprawę. Przez szybko, ja rozumiem, 3 do 4 tygodni. Ciśnienie po 3-4 tygodniach zaczyna się uspokajać. Są mniejsze wahania ciśnienia. Wartości ciśnienia się obniżają. Często zmniejszamy dawki leków albo odstawiamy leki w terapii nadciśnienia tętniczego, więc to naprawdę są efekty, które Państwo widzicie. No dobrze, ale można sobie powiedzieć, jak ja wymieniałem tam te wszystkie cztery mechanizmy, jednym z nich były płytki krwi, no to po co przechodzić na nieprzetworzoną dietę roślinną? Przecież można kupić bez recepty Acard albo Polokard. Natomiast musicie Państwo sobie zdawać sprawę, że jest to działanie bardzo późno, jak już spowodowaliśmy mikropożary, że te płytki chcą się ze sobą sklejać, no to my chcemy je ogłupić i blokujemy tą możliwość agregacji. Oczywiście są to leki, które działają, ale jeżeli porozmawiamy na przykład z gastrologami albo chirurgami, no to oni już nie są tak bardzo zadowoleni, że co drugi Polak przyjmuje Acard albo Polokard, ponieważ jeżeli występują tendencje do na przykład krwawień z przewodu pokarmowego, albo trzeba wykonywać różnego rodzaju zabiegi,
no to ta krzepliwość nie jest prawidłowa, jest wydłużony czas krwawienia u pacjentów, którzy przyjmują te leki, więc nie ma nic za darmo. Każdy lek ma swoje działania niepożądane, a zmiana diety takich działań z takimi ryzykami działań niepożądanych w ogóle nie jest związana, czyli jest dużo bezpieczniejsza. Wymieniłem cztery czynniki: zwężenia, czynność płytek, lepkość krwi, czynność śródbłonka naczyniowego. Jeżeli znormalizujemy te cztery czynniki, wpłyniemy w jakiś sposób na nie za pomocą nieprzetworzonej diety roślinnej, to ta normalizacja może spowodować w ciągu tych 3-4 tygodni poprawę ukrwienia dowolnego grama naszego ciała nawet trzykrotnie, czyli możemy zwiększyć o 300% ukrwienie nawet w tych rejonach czy mięśnia sercowego, czy w tych rejonach, które były niedokrwione. Być może to nie będzie prawidłowe ukrwienie, ale w stosunku do tego, co było, jesteśmy ten przepływ naprawdę efektywnie w stanie zwiększyć w ciągu tych kilku tygodni czasu i pacjenci dlatego właśnie czują istotną poprawę, ustąpienie dolegliwości, poprawę na przykład dystansu, jaki mogą przemaszerować bez dolegliwości w klatce piersiowej, czy bez bólu na przykład kończyn dolnych, jak u pacjentów, którzy mają zwężenia obwodowe tętnic. No właśnie, jak to wygląda w badaniach, ponieważ my możemy wykonać badanie kontrolne. I są to panele z koronarografii, notabene lekarza leczonego przez Caldwella Eselstyna. Ten lekarz przeszedł zawał, był on spowodowany zwężeniem gałęzi przedniej stępującej. Nie poddał się stentowaniu tej tętnicy, ponieważ była to zmiana dosyć obwodowa. Natomiast Caldwell Eselstyn namówił go na przejście na nieprzetworzoną dietę roślinną. Po 3 latach, między 96 a 99 rokiem, wykonano koronarografię i widzicie, jaka jest różnica. Ten sam segment tej samej tętnicy praktycznie nie ma zwężenia. Kolejny angiogram, czyli obraz koronarografii, tym razem obraz prawej tętnicy wieńcowej. Widzimy, że tutaj zwężenie jest istotne. Tutaj jest to pewnie jakaś przyścienna blaszka miażdżycowa, ale widać na pierwszy rzut oka różnicę. Takie efekty u części pacjentów, tak jak powiedziałem, dotyczy to około do 20% przypadków, ponieważ to dotyczy tych miękkich blaszek miażdżycowych, jesteśmy w stanie uzyskać, przestawiając pacjenta na nieprzetworzoną dietę roślinną i stosując optymalizację stylu życia również w innych zakresach, ale dieta jest najważniejszym pojedynczym czynnikiem i bez niej nam wiele się nie uda. Dobrze. Więc jeżeli już widzieliśmy te sukcesy, to zastanówmy się, na co jeszcze my możemy wpłynąć, bo ja mówiłem dużo teraz o naczyniach, natomiast mamy jeszcze pewne metaboliczne czynniki, które możemy zmierzyć. Przede wszystkim tu będzie chodziło o pacjentów właśnie z zespołem metabolicznym, tak jak tych dwóch, Andrzej i Janina, o których mówiłem na początku. Zobaczmy, co w tej materii możemy uzyskać. I tutaj wybierzemy się na wycieczkę niedaleko, ponieważ na Słowację. Ja wiem, że w materiałach Viva Zdrowie na stronie też jest dostępny artykuł, który komentuje badania słowackich naukowców. Opublikowany artykuł w najbardziej popularnej słowackiej gazecie Prawda. I tam napisane jest, że po 3-6 miesiącach za pomocą diety, która nazywa się dietą NFI, 80% pacjentów odstawia leki przeciwcukrzycowe. Czy to jest w ogóle możliwe? Kilka słów na ten temat będę chciał Państwu powiedzieć. NFI oznacza Natural Food Interactions, czyli naturalne interakcje składników naszej diety. Jest to protokół dietetyczny, który został opracowany przez badaczy właśnie ze Słowacji we współpracy z zespołem z Londynu, z Imperial College of London. Tak naprawdę jest to, drodzy Państwo, po prostu protokół nieprzetworzonej diety roślinnej. Zupełnie wyeliminowane zostały pokarmy pochodzenia zwierzęcego. Czy to jest przypadek? Zobaczcie Państwo, dieta roślinna jest dietą wybitnie wysokowęglowodanową,
ale to właśnie eliminując pokarmy pochodzenia zwierzęcego, będziemy w stanie pacjenta bardzo skutecznie, jak za chwilę zobaczycie, leczyć. Oczywiście ten protokół skupia się na przełamywaniu oporności na insulinę. Badanie, z którego dane za chwilę będziemy widzieć, było badaniem krótkim, bo to jest badanie pilotażowe. Trwało 3 do 6 miesięcy, ponieważ badano, czy pacjenci tolerują dobrze tę dietę, czy są jakieś powikłania, jak wyglądają ich parametry metaboliczne, w jaki sposób szkolić tych pacjentów. Po prostu trzeba było przetestować. Następne badania właśnie są planowane już dłuższe i na większych grupach, bardziej licznych grupach pacjentów. W tym badaniu nie brali udziału pacjenci z cukrzycą typu pierwszego, z licznymi innymi chorobami, z alergiami, kobiety w ciąży. Chodziło o to, żeby w tym badaniu mieć grupę w miarę jednakowych pacjentów. I przejdźmy do wyników, które są bardzo ciekawe. Włączono do badania 19 kobiet, 19 mężczyzn. Średnio ci pacjenci mieli cukrzycę od ponad 9 lat. Stężenie hemoglobiny glikowanej prawie 8% przed włączeniem do badania i poniżej 6 już po 3 do 6 miesiąców. Poniżej 6 hemoglobina glikowana, są to parametry praktycznie zdrowych ludzi. Glukoza na czczo średnio bardzo znacznie spada z prawie 9 do 6,4. Masa ciała ze 105 kg średnio do 88. Wskaźnik masy ciała z bardzo dużej otyłości 35 na 30,7, czyli wciąż to są pacjenci z nadwagą, praktycznie jeszcze z otyłością powyżej 30 wskaźnik masy ciała, ale już mają tak naprawdę parametry kontroli tej glikemii, kontroli tej cukrzycy bliskie zdrowym ludziom. Obwód pasa ze 122 na 107, czyli zmniejszamy tą tak zwaną otyłość brzuszną. Bardzo zmniejszamy objętość tkanki tłuszczowej wisceralnej, czyli tej, która się gromadzi wokół pasa, wokół bioder. Spada na łeb, na szyję cholesterol, zły cholesterol. Spadają bardzo mocno triglicerydy. Te wszystkie zmiany powodują, że u tych pacjentów właściwie odstawiamy większość leków, o czym jeszcze będzie za chwilę. Działania niepożądane. U 11 pacjentów obserwowano niezbyt nasilone pobolewania głowy w pierwszych 2, 3, 4 dniach od włączenia nieprzetworzonej diety roślinnej, niezależnie czy to jest grupa na Słowacji, czy jakakolwiek inna, jeżeli włączamy nieprzetworzoną dietę, zwłaszcza jeżeli robimy to szybko, a pacjenci wcześniej byli na innej diecie, to mamy takie objawy, niektórzy mówią na to, że to są może nawet objawy detoksu i te pobolewania się pojawiają, ale one bardzo szybko i bez śladu ustępują. Chcę Państwu przytoczyć dwa cytaty z publikacji tego pilotażowego badania dotyczącego diety NFI, które pokazują, co tak naprawdę z tymi pacjentami w trakcie tych, przypominam, 3 do 6 miesięcy się działo. Pierwszy cytat: ze względu na fakt szybko normalizującego się w trakcie stosowania NFI poziomu glukozy oraz ciśnienia tętniczego, pacjenci musieli być w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym. Co przez to rozumiemy? Ci pacjenci dosyć szybko się poprawiali, obniżało im się ciśnienie tętnicze, zmieniały im się na lepsze parametry kontroli glikemii i musieli być w kontakcie, ponieważ lekarz co musiał robić? I to w drugim cytacie. Jedyne zmiany wcześniej stosowanego leczenia farmakologicznego były albo zmniejszaniem, albo odstawianiem dotychczas stosowanych leków. Czyli bardzo szybko organizm zaczyna się ustawiać do normy, zaczyna normalnie funkcjonować, normalnie się regulować w momencie, jeżeli dostarczymy pacjentowi właściwą, wspierającą go, wysoko odżywczą dietę i w tym przypadku dietę, która przełamuje jego insulinooporność. No dobrze, zastanówmy się w takim razie, jeżeli wiemy, że tyle korzyści jest i w tylu różnych mechanizmach korzystnie działa na nas dieta roślinna, to kiedy jest dobry moment na zmianę diety? No właśnie, ja uważam, że w momencie, w którym dowiadujemy się, że coś jest dobre, to powinniśmy im szybciej, tym lepiej
z dobrodziejstw tego korzystać. No właśnie, w przypadku tych chorób, a zwłaszcza tych schorzeń ostrych, schorzeń kardiologicznych, bardzo często niestety jest, że pacjenci, którzy do tej pory nie mają objawów choroby i nie mają przeświadczenia o tym, że mają jakiś problem, pierwszym objawem choroby może być nagłe zatrzymanie akcji serca i to może dotyczyć aż 40% naszych pacjentów. Więc lepiej wcześniej zacząć i zabezpieczyć się, niż czekać z taką interwencją, ponieważ no, nigdy nie wiemy, kiedy takie nieszczęście albo dotknie nas, albo naszych bliskich, zwłaszcza jeżeli już mamy jakiekolwiek objawy choroby serca albo naczyń. Z tych wszystkich badań my też widzimy, że czynniki genetyczne to jest raczej margines. O większości naszego ryzyka świadczy nasz styl życia. Jeżeli czytali Państwo doniesienia dotyczące wykonanych badań na bliźniakach jednojajowych, to przecież one mają takie same geny, prawda? Natomiast inny jest styl życia i w ich życiu dorosłym badano na dużych grupach tych bliźniąt jednojajowych, jak wyglądają choroby, na które zapadają poszczególne bliźniaki. Okazuje się, że najważniejszym czynnikiem są aspekty związane ze stylem życia i warto na to zwracać uwagę, żeby nie było za późno. No dobrze. Czyli wiemy, że lepiej szybciej niż lepiej, więc dietę trzeba zmienić, a na jaką? I teraz chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, że są diety zdrowe, ale są również diety modne. I rynek dietetyczny jest rynkiem no, bardzo, bardzo dużym i ciągle rosnącym, ponieważ ludzie bardzo źle się odżywiają i nie wiem, czy będzie lepiej pod tym względem. Mam nadzieję, że tak, ale rynek dietetyczny, rynek usług odchudzania jest bardzo rozwijający się w Stanach Zjednoczonych, olbrzymi rynek, ale w Polsce również ten problem narasta. Taką modną dietą jest dieta ketogeniczna. Ja wiem, że nawet niektórzy lekarze stosują dietę ketogeniczną. Chciałem przedstawić kilka danych pacjenta, który chciał zwiększyć swoją aktywność fizyczną, chciał zredukować swoją masę ciała i w tym celu przeszedł na dietę ketogeniczną. Był na tej diecie 2 lata i w ciągu 2 lat niestety zwiększył się stopień uwapnienia jego tętnic wieńcowych. W przypadku tej prawej tętnicy wieńcowej jest to o 300%, czyli z 9 na 27 indeks, ale w każdej tętnicy mniej lub bardziej zwiększył się stopień uwapnienia ścian. To są takie ogniska świecenia na tomografii komputerowej, jest to tak zwany calcium score. Dosyć krótkie badanie, bez konieczności podania kontrastu. Możemy zmierzyć indeks, czyli ilość wapna w ścianach naczyń. No, jak widać, dieta ketogeniczna przynajmniej w tym aspekcie temu pacjentowi nie posłużyła. Jest to pacjent, który osiągnął swój cel i zredukował dosyć istotnie masę ciała, ale niestety jego wskaźniki metaboliczne nie były już tak dobre. Cholesterol po przejściu na dietę ketogeniczną z 213 na ponad 300, później 280. Bardzo wysokie poziomy LDL-u. Startował z nieprawidłowych wartości, ale to się jeszcze pogorszyło na diecie ketogenicznej. LDL powyżej 200 to naprawdę jest niekorzystny wskaźnik z punktu widzenia oceny ryzyka na przykład zawału czy udaru. Ja przypominam, że pod kątem diety, która jest najlepsza dla redukcji tego złego LDL cholesterolu, no to rzeczywiście tutaj inne diety są pozostawione w polu przez dietę czysto roślinną. Zobaczcie, tutaj weganie mają średnie poziomy 69 LDL. Pacjenci na diecie ogólnej 123 i wegetarianie, w zależności od tego, ile w diecie wegetariańskiej jest dodatków zwierzęcych, no to obserwujemy stopniowe zmniejszanie się cholesterolu, stężenia cholesterolu LDL. Ten pacjent po 2 latach na diecie ketogenicznej przeszedł na dietę roślinną.
Zatem, jeżeli dieta roślinna, no to powiedzmy sobie kilka zdań. Po pierwsze, musimy sobie powiedzieć jasno, że niezależnie od kontynentu i towarzystwa dietetycznego, to w chwili obecnej wszystkie towarzystwa diety roślinne traktują jako diety pełnowartościowe i dobre dla każdego człowieka i na każdym etapie życia. I to powinniśmy zapamiętać. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, czy to są dzieci, czy kobiety w ciąży. Dieta roślinna jest dla nas bardzo dobrym wyborem. Ja chciałem powiedzieć też, dlaczego ta dieta roślinna jest dla nas dobrym wyborem. Już sporo argumentów wcześniej kardiologicznych i badanie nad dietą NFI Państwo mieli okazję wysłuchać. Natomiast ja chcę powiedzieć teraz o wartości odżywczej diety roślinnej. Posłużę się tutaj klasyczną skalą Andy opracowaną przez Joela Furmana. Ci, którzy czytali książki Joela Furmana, to na pewno natknęli się na tą skalę. Skonstruował on ją w ten sposób, że wziął pod uwagę 34 substancje, witaminy, minerały, mikroskładniki potrzebne i ważne dla naszego zdrowia, które mogą znaleźć się na naszym talerzu i podzielił ilość tych substancji odżywczych poprzez kalorie w danym składniku naszej diety. I w ten sposób powstał współczynnik. Zobaczcie, że kolorem zielonym są oznaczone składniki, które mogą się na naszym talerzu znaleźć, a mają najwyższą punktację w skali Andy. W przypadku na przykład szpinaku może to być 739 punktów. Porównując ten szpinak do polędwicy, która ma 39 punktów, no to widzimy, jaka przepaść dzieli pokarmy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Oczywiście w kolorze zielonym tam tylko zaklasyfikowały się pokarmy pochodzenia roślinnego, ponieważ one mają bardzo duży stosunek wartości odżywczej, czyli tych ważnych dla naszego zdrowia wskaźników, do gęstości kalorycznej. Dlatego akurat w przypadku skali Andy wszystkie pokarmy roślinne wypadają bardzo, bardzo korzystnie. No dobrze, czy dieta roślinna, czy każda dieta roślinna jest taka sama? W tej chwili mamy pewne problemy i trzeba to skomentować. Ja jestem zwolennikiem takiego protokołu, który nazywa się nieprzetworzoną kuchnią roślinną. Dlaczego? Dlatego, że ze względu na bardzo dużą dostępność bardzo wysoko przetworzonych pokarmów pochodzenia roślinnego w naszych sklepach, pokarmów, które mogą mieć bardzo dużo konserwantów, barwników, dodatków smakowych, i mogą mieć datę przydatności do leżenia na półce sklepowej niejednokrotnie kilka miesięcy, no te pokarmy, pomimo tego, że mają pochodzenie roślinne, no nie są specjalnie dla nas zdrowe. Dlatego mówię o nieprzetworzonej diecie roślinnej, gdzie mamy jeszcze jakby dwa dodatkowe warunki. Eliminujemy wszystkie tłuszcze skoncentrowane, czyli w przypadku roślin są to oleje roślinne, są to 100% koncentraty tłuszczu niewystępujące w naturze, powodujące lipemię poposiłkową, bardzo dynamiczne wchłanianie tych tłuszczy przez barierę jelito-krew. To, o czym mówiłem, zmieniają się parametry przepływu krwi po takim tłustym posiłku i oleje roślinne też niestety tutaj nie mają korzystnego wpływu. Możemy mówić oczywiście o tych olejach, że jedne są bardziej zdrowe od innych, ale co do istoty, każdy olej upośledza w jakiś sposób funkcję naszych naczyń. I na nieprzetworzonej diecie roślinnej staramy się minimalizować ilość tłuszczy skoncentrowanych, a w niektórych protokołach, na przykład Calduela Esselstyna czy właśnie Dina Ornisha, oleje były za wszelką cenę z diety eliminowane. Drugim warunkiem jest eliminacja żywności wysoko przetworzonej, czyli mamy tutaj rafinowane słodziki, bielone mąki, biały ryż. Dlaczego tak jest? Dlatego, że im bardziej pierwotne odmiany, im mniej przetworzone składniki naszej diety, tym lepsze efekty zdrowotne. Zobaczcie sobie Państwo, że płatki owsiane, kasza jęczmienna, zastosowanie ich na naszym talerzu powoduje, że redukujemy ryzyko, zmniejszamy ryzyko wystąpienia cukrzycy w przeszłości nawet o 36%. W przypadku dwóch rodzajów ryżu mamy porównanie następujące. Jeżeli jest to ryż brązowy, zmniejszamy ryzyko cukrzycy. Jeżeli jest to ten oczyszczony ryż biały, no niestety to ryzyko się troszeczkę zwiększa. Więc warto szukać starszych, pierwotnych, mniej przetworzonych
gatunków, odmian i rodzajów żywności roślinnej. Jeżeli spojrzymy na lodówkę, to po lewej stronie mamy roślinne składniki w formie nieprzetworzonej, a po prawej stronie mamy lodówkę, która jest wypchana żywnością o pochodzeniu roślinnym, ale jest to przemysłowo, że tak powiem, przemielona żywność i tutaj będziemy zawsze mieli troszeczkę więcej uwag i nigdy nie będzie to tak doskonałe jak przygotowywanie sobie posiłku z najprostszych pierwotnych składników w domu. Jeżeli mówimy o nieprzetworzonej diecie roślinnej, to bardzo fajnie oddaje bilansowanie tej diety. Ten diagram składają się na nieprzetworzoną dietę roślinną produkty pełnoziarniste, nasiona, orzechy, owoce, warzywa. Oczywiście bardzo ważne są rośliny strączkowe, aby systematycznie gościły na naszym stole. I jedynym odnośnie suplementu, wtedy suplement był w niekorzystnym świetle postawiony, ale na diecie roślinnej jest jeden obowiązkowy suplement, jest to suplementacja witaminy B12. Musicie o tym pamiętać, nie jest to w ogóle trudne. Dzisiaj nie będę omawiał szerzej tego zagadnienia, ale to nie jest bardzo trudny temat i większość ludzi bardzo dobrze sobie z tym radzi. Czyli nasze składowe zbilansowanej diety. Zatem przejdźmy do podsumowania tego wszystkiego, o czym dzisiaj mogliście się dowiedzieć, czego mogliście wysłuchać. Intensywna terapia kardiologiczna na waszym talerzu to tak naprawdę jest przywrócenie prawidłowego działania swoim naczyniom, swojego układu krwionośnego, swojego układu zaopatrzenia każdego grama waszego ciała. I polega ono na pewnym sensie stabilizacji, zahamowaniu rozwijania się zmian miażdżycowych. W tych 20% jest nawet szansa, żeby troszeczkę zmniejszyć objętość blaszek miażdżycowych, tych mniej miękkich, o których mówiliśmy. Jest to kwestia przywrócenia prawidłowego działania śródbłonka naczyniowego. Poprawimy rozkurcz naszych naczyń. Uspokoimy nasze płytki krwi i przestaną się one ze sobą sklejać. I wreszcie nasze osocze zacznie w naszych naczyniach bardziej krążyć jak woda płynnie, a mniej przesuwać się jak lepki olej. Zobaczcie, tyle tych mechanizmów jest. I teraz chciałbym wrócić do tego, od czego dzisiaj zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli od naszej codzienności, od naszych pacjentów. Czyli mieliśmy pana Andrzeja, który zostaje poddany bardzo ciężkiej operacji ze względu na rozwarstwienie aorty. Po tym, co dzisiaj usłyszeliście w trakcie wykładu, wiecie już i pewnie domyślacie się, że gdyby pan Andrzej wiedział o skutecznych metodach modyfikacji stylu życia, gdyby pan Andrzej stosował nieprzetworzoną dietę roślinną jako najważniejszy pojedynczy element tej modyfikacji stylu życia, nigdy nie byłby pacjentem przyjętym z rozpoznaniem ostrego rozwarstwienia aorty i nie musiałby się teraz obawiać o swoje życie. Chirurdzy naczyniowi nie musieliby przeprowadzać bardzo ryzykownego zabiegu. To wszystko nie musiałoby mieć miejsca. Można powiedzieć, że tego rodzaju problemy i tego rodzaju schorzenia są schorzeniami, które pacjenci mają na swoje jakby życzenie. Wybierają określony styl życia i niestety muszą go wybrać razem z konsekwencjami tego stylu życia. Nie trzeba iść tą drogą, można wybrać nieprzetworzoną dietę roślinną. Przejdziemy teraz do pani Janiny. Osoba starsza o te 15-16 lat od pana Andrzeja, kobieta, wiemy, kobiety będą chorowały później, będą później miały problemy, ale pani Janina, jak to kobieta, bardzo się stara coś zrobić z tymi objawami, które się u niej pojawiły. Kilkanaście miesięcy chodzenia po lekarzach, wykonywane badania diagnostyczne, w końcu koronarografia na końcu, którą ja wykonuję. Pacjentka jest tak naprawdę w punkcie wyjścia, wie, że nie ma zwężeń w tętnicach wieńcowych, ale ciągle ma dolegliwości. Tak naprawdę, szanowni państwo, taką sytuację, jakiej doświadcza pani Janina, nazywamy kardiologicznym zespołem X albo anginą mikrowaskularną.
Oczywiście są to nazwy, są to terminy medyczne, są to odpowiednie kody, które wpisujemy na kartach, w poradniach czy w szpitalach w rozpoznaniu. Pacjentka wie, że rozpoznano u niej kardiologiczny zespół X. Czy to jest dla niej pocieszenie? No nie bardzo. Pacjentka po prostu nie chce mieć problemu, nie chce mieć tych objawów. Jakie jest rozwiązanie? Oczywiście problemem jest, mówiłem, angina mikrowaskularna. Jeżeli tym małym naczyniom przywrócimy prawidłowy przepływ, one zaczną prawidłowo reagować, rozkurczać się, to mamy szansę, że po miesiącu czasu pani Janina będzie wolna od dolegliwości. Tak, jak przypominam, mówiliśmy sobie przed chwilą w badaniu Dina Ornisza, pacjenci z chorobą wieńcową, z bólami w klatce piersiowej, o 91% było zmniejszenie dolegliwości bólowych po jednym miesiącu. Tak samo u pani Janiny, tylko jest to możliwe, tylko pytanie jest, szanowni państwo, takie podsumowujące, kto dostarczy tych porad naszym pacjentom, czy dostępność tego, co jest bardzo łatwe, o czym dzisiaj mówimy, jest duża, czy świadomość pacjentów jest duża, ale czy świadomość lekarzy, która, też mówiłem na początku, jest w różny sposób kreowana, nie tylko w naszym kraju, bo nie chcę mówić, że nasz kraj jest pod tym względem wyjątkowy. No to są takie pytania, które pozostają troszeczkę otwarte, ale podsumowując, ten wykład miał na celu uzmysłowić Państwu, że dzięki właściwej i udokumentowanej naukowo modyfikacji stylu życia, a najważniejszym elementem tej modyfikacji jest wdrożenie nieprzetworzonej diety roślinnej, możecie zmienić swój los w zakresie różnego rodzaju problemów chorobowych. Kończąc już, powtórzę, że bardzo bym z Państwem chciał spotykać się na tego typu wydarzeniach, na aktywnościach edukacyjnych. Natomiast pomimo tego, że potrafimy wykonywać niektóre zabiegi, że potrafimy ratować życie, czasami otwierając i przywracając przepływ w kluczowych naczyniach w naszym ciele, to jednak nikomu z Państwa tego nie życzę. Mówiłem kilka słów, że sytuacja mężczyzn w naszym kraju pod względem ich zdrowia, sprawności no jest zdecydowanie gorsza niż kobiet, dlatego właśnie przygotowujemy pewną inicjatywę o charakterze edukacyjnym adresowaną zdecydowanie dla mężczyzn 35+. Będziemy rozmawiali i mam nadzieję, że w sposób może bardziej specyficzny będziemy starali się dotrzeć właśnie do panów, aby trochę zwiększyć ich świadomość. Także osoby zainteresowane zachęcam do śledzenia moich mediów społecznościowych. Niedługo pewnie premiera. Zapraszam do Klubu Męskiego Zdrowia, ale tutaj tylko panów. Osoby natomiast, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o nieprzetworzonej diecie roślinnej razem z Ogólnopolskim Tygodniem Wege organizowanym przez Vivę. Też premierę ma mój nowy kurs, który od podstaw wprowadza do nieprzetworzonej diety roślinnej. Tam jest część praktyczna i część praktyczna polegająca na przygotowaniu prostych potraw oraz część teoretyczna, gdzie trochę szerzej mam okazję wyjaśniać zagadnienia związane właśnie z nieprzetworzoną dietą roślinną. Zachęcam osoby zainteresowane, ci, którzy są dzisiaj z nami, mogą wpisać taki kod VIVA25VIP i będzie uprawniał te wszystkie osoby do zakupu kursu o 25% taniej i to jest dostępne tylko w dniu dzisiejszym dla tych, którzy dzisiaj są właśnie z nami. Tak więc ja bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, było dla Państwa interesujące. Mam nadzieję, że jakieś nowych rzeczy byli Państwo w stanie się dowiedzieć i jakąś wartość to będzie miało na przyszłość dla Państwa. W takim razie dziękuję jeszcze raz za uwagę i życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia i wszystkiego dobrego.